Halleluja! Kochani, Ewangelia wciąż jest taka sama. Jest dziś piątek. W moim starym życiu, o tej godzinie, byłem już naćpany. Byłem już naćpany. Już planowałem gdzieś wypad do jakiegoś klubu, na dyskotekę. Już planowałem sprzedawać narkotyki. Już miałem klientów, gdzie rozprowadzałem je. Kochani, mam na imię Damian i chcę się z wami podzielić, jak Bóg zmienił moje życie. Jak Bóg realnie wjechał w moje życie za moim pozwoleniem. Kochani, Jezus Chrystus naprawdę żyje. Jezus Chrystus, On żyje. Powiedziałem w moim starym życiu, bo dziś jestem nowym człowiekiem. Jestem nowym człowiekiem. Kochani, Bóg przyszedł do mojego życia. 8 lat byłem uzależniony od narkotyków. Moje życie było popaprane. Było popaprane. Miałem stery swojego życia. Sam sobie ustalałem kierunek, cel. Uważałem się, że jestem kozakiem. Zarzucałem grubą maskę. A tak naprawdę w środku byłem słaby. I każdy dziś jest słaby. Każdy dziś jest słaby. A w moim starym życiu ja pokazywałem, że jestem twardy. Do momentu, kiedy nie zaśpałem się konkretnie. Gdy się nie zaśpałem. I wtedy zawołałem do Boga ze szczerego serca, że Boże, jeżeli jesteś, jeżeli żyjesz, to pokaż się, zmień mnie, ogarnij moje życie. I wiecie co? Tego dnia Bóg, Jezus wpadł do mojego pokoju. Ja leżałem jak śmieć, naćpany, a On przyszedł do mnie. On pierwszy wyciągnął dłoń, On pierwszy i powiedział: Damian, ja Cię kocham i ja Cię już takiego nie zostawię. Wiecie co? Ja zacząłem płakać. Bóg pokazał mi rozdział starego mojego całego życia. Jak ja ćpałem, jak uprawiałem seks, jak się masturbowałem, jak dealowałem, przedawkowałem narkotyki, umierałem dwukrotnie. Ale wiecie co? Poznałem Boga, Boga miłości. Boga, który, gdy Mu pozwoliłem, On się przyznał do mnie. Bo On mnie stworzył. On każdego z was stworzył. I od tamtego czasu, w 2015 roku, ja Go przyjąłem do swojego serca. Ja wyznałem ustami, że On żyje, że On jest moim Panem. I w sercu uwierzyłem, że Bóg wzbudził Go z martwych. I od tamtego czasu moje życie diametralnie się zmieniło o 180 stopni. I ja w starym życiu byłbym już naćpany. Robiłbym złe rzeczy. A ja dziś tutaj stoję i głoszę żywego Boga, nie jakąś martwą religię, nie jakąś podróbkę od diabła, bo diabeł jest jedną wielką podróbką. To on dziś wkłada myśli, aby iść na imprezy, aby ćpać, aby uprawiać seks. Seks tylko z małżonką. Tylko z małżonką. Dawniej co? Ze wszystkimi to robiłem. To jest złe, to jest grzech. Karą za grzech jest śmierć, Bóg powiedział. I każdy z nas się spotka twarzą twarz z Bogiem. Nie będzie odwrotu. A dziś słyszysz dobrą nowinę. Jeżeli masz pustkę w sercu, wypełniasz ją właśnie tą podróbką. Chcę dodać, diabeł jest frajerem. On chce każdego zniszczyć. On daje dobrą podróbkę. Daje przyjemność. Aby się też fajnie wiodło tu na ziemi. W bogactwie, w przepychu, to jest podróbka, ale gdy naprawdę poznamy Boga, którą to Bóg wypełni tą pustkę, to naturalnie z nas wypłynie miłość, która jest teraz we mnie, bo Bóg wylał na mnie swojego Ducha Świętego, I On chce każdego, na każdego z was wylać. Bo On powołał nas do relacji. Bóg zesłał swojego Syna, abyśmy z powrotem pojednali się z Bogiem. Jezus Chrystus jest mostem do Boga. Ale każdy dziś jest oddzielony od Boga. Jest odwrócony plecami. Ja tak byłem odwrócony. Ale ja odwróciłem się do Boga twarzą w twarz. Oddałem Mu stery swojego życia.
I On dziś mnie prowadzi. On dziś mnie prowadzi. I ja głoszę to. To jest dobra nowina. Bo tylko Bóg potrafił mnie zmienić. Tylko Bóg mnie potrafił zmienić. Ale dziś nie musisz być narkomanem. Nie musisz być alkoholikiem. Ale w głębi serca i tak jesteś słabą osobą. Przychodzisz do domu wieczorem, zarzucasz maskę, płaczesz. Płaczesz. Takie są realia, to jest prawda. Ale Jezus Chrystus, On czeka na twoją decyzję. Aż ty do Niego przyjdziesz, aż zawołasz. Jezu, wypełnij tą pustkę. Ja tak zrobiłem w 2015 roku. I w ogóle On wypełnił mnie w całości. Oddaję Mu swoje serce. Przepełnił mnie. On dziś woła. Odwróć się od grzechu. Przyjdź do mnie. Objawię Ci tatusia. Poczujesz mój dotyk. Miłość. Zbawię Cię z łaski. Nie z uczynków. Nie z uczynków. Nie musimy się starać. Pokazywać innym, jaki ja to dobry jestem. To jest religia. To jest podróbka od diabła. I to ty decydujesz, czy chcesz przyjąć prawdę, czy kłamstwo. Bo tu stoi. Tu jest walka o twoje życie. Bo tutaj to przeminie kiedyś. Przeżyjesz 80 lat. Życzę ci jak najdłużej, żebyś żył. I przez ten okres, abyś spotkał się z żywym Bogiem. Aby dotarła do ciebie prawda. Aby Duch Święty cię wypełnił. Abyś szedł i głosił to dalej. Bo Jezus Chrystus 2000 lat temu to samo robił. I wiecie co? I ja teraz robię to samo. I ktoś inny, gdy przyjmie to, wypełni go Duch Święty, będzie robił to samo. I ja nie pozwolę, aby diabeł to przerwał. Aby to diabeł przerwał. Dziękuję. Kocham cię. Halleluja. Tacy właśnie byli ludzie 2000 lat temu, gdy Jezus chodził, głosił Ewangelię, mówił Królestwo. Ludzie Go prześladowali. To samo dziś jest ze mną. Ale w ogóle mnie to nie rusza, bo Bóg wypełnił tą pustkę i ja tu stoję bez spiny. Możecie wszystko na mnie mówić, ale ja poznałem Boga. I On jest potężny. On jest potężny. On jest potężny. Hallelujah!